Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mac Iwan i zapraszam Cię do zobaczenia trzech teorii, dlaczego ludzie robią sobie tatuaże. Zostaw subskrypcję oraz swoją opinię w komentarzu, co sądzisz na ten temat oraz czy posiadasz tatuaż, czy nie. Zatem zaczynajmy. Pierwsze, sposób na wyrażenie siebie. Psychologowie Armstrong, Owen, Roberts i Koch wyróżnili motywatory indywidualne. Chęć wyrażenia siebie, chęć bycia wyjątkowym, chęć zwrócenia czyjejś uwagi jako jeden z czynników skłaniających ludzi do zrobienia sobie tatuażu. Istnieje nieskończenie wiele form i wzorów, jakie wybierają osoby tatuujące się. Często są to rysunki związane ze światopoglądem, z indywidualnymi przeżyciami lub uczuciami. Na przykład popularny tatuaż z imieniem dziecka lub też z imieniem partnera. Ten ostatni jest zresztą według różnych statystyk najczęściej usuwanym tatuażem, które stają się sposobem na komunikację ze światem i innymi ludźmi. Wartość, jaką przedstawia rysunek na ciele, mierzy się nie poprzez walory artystyczne, lecz poprzez znaczenie, które sąd ze sobą niesie. Jest to też sposób na konstruowanie własnego ja. Odważnego, kreatywnego, silnego. Badania pokazują, że ludzie wytatuowani określają siebie jako bardziej atrakcyjnych od ludzi nie mających tatuażu. Natomiast obie grupy zgodnie twierdzą, że osoby z tatuażem wydają się bardziej skłonne do podjęcia ryzyka i wyluzowane. Jednocześnie, zdaniem osób nieposiadających tatuażu, ci, którzy mają tatuaż, są bardziej agresywni, mniej godni zaufania, mniej inteligentni i bardziej skłonni do depresji. Odpowiedź na pytanie, co tatuaż mówi o człowieku, brzmi więc, zależy według kogo. 2. Element ozdobny. Tatuaże znane są już od czasów prehistorycznych. W starożytności stosowano je do naznaczania szpiegów, później niewolników, natomiast wśród plemion na wyspach Borneo informowały o umiejętnościach wytatuowanej kobiety. Do Europy trafiły w XVIII stuleciu za pośrednictwem kapitana Cooka, który był pod wrażeniem polinezyjskich tatuaży i postanowił sam się wytatuować. Na przestrzeni lat ten rodzaj ekspresji wielokrotnie zmieniał swój status. Przez setki lat był negatywnie nacechowany. W Polsce pierwszy salon tatuaży otworzono w latach 90. XX wieku i od tego czasu popularność omawianego zjawiska systematycznie rośnie. Dziś w znacznej mierze to motywacja estetyczna skłania do wykonania tatuażu. Osoby kierujące się estetyką są podatne na obowiązującą aktualnie modę i nie przywiązują dużej wagi do znaczenia tatuowanego obrazu. Decydują się jednak na trwałą zmianę wyglądu, by ozdobić swoje ciało. Badacze tego fenomenu wskazują, że jest to afirmacja młodości i piękna, a jednocześnie wyzwanie rzucone starości. Niewielu ludzi w momencie wykonania tatuażu myśli o tym, jak będzie on wyglądał po 20-30 latach, kiedy skóra podda się procesom starzenia. 3. Poszukiwacze nowych doświadczeń. Według Virena Swamiego z Anglia Ruskin University osoby, które robią sobie tatuaże, poszukują nowych doświadczeń. Są niepokorne, doświadczają świata wszystkimi zmysłami i uciekają od nudy. Wyróżniają się łatwością dokonywania zmian w życiu, skłonnością do ryzyka i otwartością. Sam proces robienia tatuażu jest doświadczeniem, wobec którego nikt nie pozostaje obojętny. Towarzyszy mu adrenalina, czasami też uczucie niepokoju, niepewności wyniku. Podejmowanie pewne ryzyko, które efekty będą trwałe i w dużej mierze niezmienne. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka. Wyraźcie swoją opinię w komentarzu, zostawcie subskrypcję i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!